Szymonie. Kinga. Czy znasz słodszą grę niż Tearaway Unfolded? Ja myślę, nie, nic mi nie przychodzi na myśl. Ewentualnie Little Big Planet może się z nią równać. Okej, to prawda. Ale jednak w moim rankingu wygrywa Tearaway. Najlepsza gra, kartonowa. W grze Tearaway Unfolded wcielamy się w posłańca. Jesteśmy taką słodką kopertą z rączkami, oczkami i nóżkami. Przemierzamy kartonowy, wspaniały świat. Po drodze przeszkadzają nam wstrętne pudłaki. I musimy dostarczyć wiadomość do istoty. A wiesz, kim jest istota? Istotą jesteśmy my. Tearaway Unfolded to taka gra, która na pierwszy rzut oka może się wydawać, że jest ona skierowana do najmłodszych graczy, ale nie można zdać się zwieść pozorom. Wykorzystuje ona bardzo szeroko, na przykład możliwości DualShocka 4. Tak, ona wyciska go jak cytrynkę, wszystkie jego możliwości tam wykorzystuje. Lightbar, którym oświetlasz sobie drogę, oświetlasz różne przedmioty, rozwijają się roślinki, świat robi się kolorowy. Żyroskop, masz tam takie zadania, kiedy musisz utrzymać pada nieruchomo. Touchpad. I on ma mnóstwo funkcji, na przykład musisz stukać go i wtedy bębny wyrzucają naszego bohatera na dużą wysokość. Kiedy smyrkasz go, powodujesz wiatr, a ten wiatr otwiera nam mosty, tajemne przejścia i różne inne zakamarki. I moja ulubiona funkcja touchpada, kiedy rysujesz sobie na nim. Na przykład masz takie zadanie, że musisz narysować śnieg. I ten śnieg później pojawia się w grze. Jeśli narysujesz właśnie śnieg, to on pada potem. To, co mi osobiście się najbardziej podoba, to jest to, jak ta gra wygląda, czyli ten cały świat stworzony z tych wydzieranek, wycinanek. Bardzo to działa na moją wyobraźnię. No i to w połączeniu z świetną muzyką, taką folkową, nie, ni to szkocką, ni to irlandzką, nie wiem, może się nie znam, to wszystko razem tworzy niepowtarzalną przygodę. Ta gra to istny poprawiacz humoru, to raz, a dwa, ona się w ogóle nie nudzi. Każdy rozdział odkrywa przed nami coś nowego, coś fajnego. Na przykład wyobraź sobie, że w jednym z rozdziałów przemierzasz świat na szalonym prosiaku. Powiem Ci, Szymonie, że nie znam osoby, z którą bym rozmawiała na temat tej gry i ta gra by się jej nie podobała. Tak, to jest kolejna gra, która łączy pokolenia, czyli jeżeli jesteście młodsi albo starsi, nie ma to znaczenia. Odpalacie Tearaway Unfolded i bawicie się świetnie. Jest tam mnóstwo fantastycznej zabawy. O drugiej grze plusowej mogę się wypowiedzieć jako fachowiec, bo nie wiem, czy wiesz, ale z wykształcenia jestem nauczycielem wychowania fizycznego. O, no proszę. Czyli co, miałaś też takie na studiach zajęcia, jak w Disc Jam? Owszem, nie. Ta gra to połączenie bardzo różnych dyscyplin. Nie wiem jak ty, ale ja tam widziałam. Ringo, tenis, frisbee i rzut dyskiem. Sporo. Jak widać, jest to gra sportowa, przeznaczona dla dwóch po czterech graczy. Tak jak powiedziałaś, ciężko jest określić tą grę jednoznacznie, ale zasady mniej więcej są proste. Czyli rzucamy sobie tym dyskiem i gdy rzucimy sobie dyskiem w ścianę, która jest za przeciwnikiem, lub rzucimy go tak, że on go nie złapie lub go upuści na jego polu, wtedy my zdobywamy punkty. Zdobywając odpowiednią ilość punktów, wygrywamy mecz. Oczywiście gra nie byłaby tak fajna, gdyby to był normalny dysk, więc ten dysk możemy podkręcać, możemy nim lobować, możemy nawet używać jakichś takich super zagrań, gdzie on się zapala i leci z jakąś potworną prędkością. Cała gra ma bardzo w ogóle szybkie tempo i muszę przyznać, że tak zaliczałbym ją do takich skillowych wręcz, czyli ma prostą mechanikę, ale wymaga to sporo treningu, żeby być naprawdę bardzo dobrym. I najważniejszy jest timing. Tak, timing to jest podstawa w tej grze. Do wyboru mamy cztery zupełnie różne postaci. Jedna przypomina mnie, nie wiem, przypadkowo czy nieprzypadkowo, Kitanę z Mortal Kombat i wczoraj nią oczywiście grałam. Jak już wspomniałem wcześniej, gra jest przeznaczona typowo dla rozgrywki multiplayerowej, dla dwóch lub czterech graczy. I żeby nam ułatwić też komunikację, to mamy pod krzyżykiem przypisane komendy, które możemy tam szybko wstukać sobie podczas złapania i rzucania dysku. Ciekawostka, grę stworzyło tylko dwóch programistów, ale za to jakich weteranów, bo maczali oni paluszki w serii Call of Duty. Pograłem moment w Disc Jam i stwierdzam, że ta gra będzie się przewijać regularnie na imprezach domowych. Choćby można w nią grać i ustalić, kto będzie szedł do sklepu, jak się skończy asortyment w domu. Idealne jest do tego moim zdaniem. Gramy?